Witamy. Miło nam powitać Państwa na dzisiejszym webinarium poświęconym zarządzaniu wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład infrastruktury IT, od smartfona aż po serwer. Nazywam się Tomasz Jeżowski, w InfoLine jestem odpowiedzialny za sprzedaż oraz rozwój usług opartych o nasze centrum danych InfoCloud 24. Jednym z nich jest ITM, o którym chcielibyśmy dziś Państwu opowiedzieć. Witam, Piotr Augustyniak. W firmie InfoLine zajmuję się administracją rozwiązaniem InfoCloud InfoCloud Total Manager oraz administracją usługi Office 365. Na początku parę słów organizacyjnych. Spotkanie potrwa około godziny. Cały czas na czacie czekają nasi inżynierowie. Jeżeli w międzyczasie mielibyście Państwo pytania odnośnie do samej prezentacji, prosimy o zadawanie ich na czacie. Dzisiejszą prezentację przygotowaliśmy na bazie pytań, problemów, które były zgłaszane nam przez naszych klientów, które rozwiązaliśmy za pomocą ITM. Może, żebyście Państwo nas lepiej poznali, na początku parę słów o firmie. Jesteśmy na rynku od 1996 roku. Poza tradycyjną sprzedażą oprogramowania softu, jesteśmy również integratorem IT. Dodatkowo posiadamy własne centrum danych InfoCloud 24, na którym trzymamy usługi nasze, jak i naszych klientów. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani pozyskaniem większej ilości informacji odnośnie do naszej firmy, zapraszamy do odwiedzenia strony www.infolan.pl. Na początku chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka najbardziej typowych problemów, które były nam zgłaszane przez klientów, a później przeszlibyśmy do samej części prezentacyjnej, tak żebyście Państwo zobaczyli również, w jaki sposób wygląda konsola oraz w jaki sposób nią zarządzać. Pierwszym, takim chyba najbardziej typowym, najczęstszym problemem, z którym zwracali się do nas nasi klienci, jest problem z zbieraniem wiedzy odnośnie do tego, co jest zainstalowane na stacjach końcowych użytkowników. Bardzo często firmy, które mają rozproszoną infrastrukturę, nie wiedzą tak naprawdę, co jest instalowane na danych komputerach. Może to być oprogramowanie, które jest niezgodne z licencjami, które firma zakupiła. Może być to oprogramowanie, które spowalnia pracę komputera, a przez to przynosi realne straty dla firmy. Może być to również oprogramowanie takie, jak najprostszym przykładem jest Toolbar, który bardzo często służy do pozyskiwania danych o użytkownikach, o działaniach użytkowników w internecie. Firmy nie wiedzą tak naprawdę, co jest na tych komputerach instalowane. Zgadza się. Ponadto problem ze centralizowaną usługą bądź z działem IT znajdującym się w każdej firmie jest brak możliwości pomocy zdalnej użytkownikom, gdyż jakby nie patrzeć, wówczas trzeba niestety urządzenie albo ściągnąć do biura poprzez przesyłkę kurierską, co oczywiście automatycznie powoduje nam koszty dla firmy, czy też wysłać podwykonawcę bądź samemu nawet pojechać do danego użytkownika i pomóc mu rozwiązać ten problem. Dzięki naszej usłudze, czyli InfoCloud Total Manager, mogą Państwo zdalnie pomóc każdemu użytkownikowi bez potrzeby wychodzenia bądź opuszczania chociażby pokoju biura, czy też wysłać jakąś paczkę bądź aktualizację na dane urządzenie i automatycznie będzie ta poprawka automatycznie wprowadzona w system, dzięki czemu załata tę dziurę bądź problem, który wystąpił na danej stacji roboczej. Dokładnie tak. Dodatkowym problemem, tak naprawdę coraz częstszym, jest to, co miało powodować dla nas wszystkich ułatwienie, czyli wprowadzanie całej floty urządzeń mobilnych do użytku przez naszych pracowników. Praktycznie chyba już żaden z nas nie wyobraża sobie pracy bez wykorzystania smartfona oraz synchronizowanej na nim poczty. Mimo wszystko więcej danych jest również w tablecie, prawda? Także firmy zakupują te sprzęty, firmy udostępniają je dla swoich pracowników, żeby mogli pracować nawet w podróży, mogli pracować mobilnie, często nie zastanawiając się, w jaki sposób tymi urządzeniami zarządzać, w jaki sposób te urządzenia zabezpieczać. Proszę zastanowić się,
ilu z pracowników, którzy mają podłączone, najprostszy ten przykład, mają podłączoną pocztę zsynchronizowaną z telefonem, ilu z tych pracowników nie ma należycie zabezpieczonego tego urządzenia. Dlatego bardzo często nasi klienci pytają się nas, w jaki sposób będą mogli te urządzenia zabezpieczyć. Tak, dokładnie. Tutaj celem, że tak powiem, rozwiązania tych wszystkich problemów przychodzi nam z pomocą InfoCloud Total Manager. System, który tak naprawdę oparty jest w tej chwili także o nasze centrum danych. Oczywiście później będziemy mówić o jakichś dokładniejszych szczegółach. Lecz system działa bardzo na prostej zasadzie. Mianowicie składa się z odpowiednich pixeletów oraz tasków, dzięki którym to urządzenie jest sprawdzane pod aspektem, czy spełnia dane wymogi, bądź czy dany element nie jest zaktualizowany, czy dane zabezpieczenie nie jest wprowadzone. Po czym jeżeli odpowie agent zainstalowany bezpośrednio na końcówce, iż tak bądź nie, to automatycznie do tego jest wykonywana dana akcja. Jeżeli oczywiście nie, no to taka poprawka zostanie wprowadzona, bądź takie zabezpieczenie. Natomiast jeśli tak, no to zostanie ten element pominięty i zostanie odznaczone, iż wszystko jest w porządku z tym urządzeniem, więc można wykonywać dalszą pracę na nim, bądź można wykonywać na nim jakieś inne operacje. Dokładnie tak, taki najprostszy przykład. Chcemy sprawdzić, czy wszyscy użytkownicy mają najnowszą wersję oprogramowania. W związku z tym wysyłamy pytanie do wszystkich stacji końcowych, czyli ten fixlet. Pytanie, czy jest zrobiona aktualizacja. Jeżeli system odpowie nam tak, wtedy żadna akcja nie jest wykonywana. Jeżeli odpowiedź będzie przecząca, wtedy system automatycznie będzie prowadził taką aktualizację. Zgadza się, jak najbardziej. Ponadto nasz system, czyli InfoCloud Total Manager, jest zbudowany z odpowiednich modułów. Każdemu modułowi odpowiadają inne możliwości systemu. Pierwszym z nich jest item Software Analyzer, dzięki któremu możemy to monitorować, a właściwie sprawdzać oprogramowanie, jakie jest zainstalowane bezpośrednio na końcówkach. Dokładnie tak. Podam może też kolejny z przykładów. Macie Państwo problem z nanoszeniem poprawek czy nanoszeniem aktualizacji, wtedy tak naprawdę nie ma konieczności zakupu całego rozwiązania. W tym momencie jesteście Państwo zainteresowani tylko wybranym modułem. Kolejnym z modułów jest item Infrastructure, który służy do tak naprawdę zarządzania stacjami końcowymi, zarządzania serwerami z poziomu jednej konsoli oraz przejmowania kontroli nad zdalnym pulpitem, czyli wszystkie funkcje administracyjne w jednej konsoli. Zgadza się. Ponadto mamy także item Security and Protection. Jest to moduł odpowiedzialny za zarządzanie politykami bezpieczeństwa na stacjach roboczych oraz serwerach. Możemy powyłączać przykładowo porty USB, żeby nie można było, żeby zapobiec wyciekowi danych poprzez pendrive'y, czy też dyski przenośne. Możemy zablokować moduł taki jak CD-ROM, czy jakąś inną funkcję systemu. I to wszystko jest zarządzane oczywiście bezpośrednio cały czas z jednej i tej samej konsoli. Wszystkie te polityki możemy wgrywać, bądź usuwać nawet. Dokładnie tak. Kolejny z elementów item Core Protection, już skracając, zabezpieczenie antywirusowe, zabezpieczenie antyspamowe. Oraz item mobile, czyli monitoring wszystkich urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet, we wszystkich systemach operacyjnych. To, co na końcu Państwo widzicie, jest to taka wisienka na torcie, czyli item green, bardzo modna obecnie tematyka, która przynosi firmie realne, wymierne korzyści, pozwalając zaoszczędzić wydatki na energię, ograniczając czy wprowadzając odpowiednie polityki w polityce energetycznej. To może w tej chwili pozwolimy sobie przejść już do omawiania problemów, z którymi się spotkaliśmy od naszych klientów. Tak, do kolejnych elementów. Pierwszy z modułów, który chcielibyśmy omówić, jest to item Software Analyzer. Bardzo, bardzo częsty przykład, kiedy klienci zgłaszają się do nas, mówiąc, że mają problem. Albo przychodzi pismo z Microsoftu o podanie stanu licencji, żeby sprawdzić legalność, ale tak samo właściciele firm również zastanawiają się, czy w przypadku pojawienia się audytu nie byłoby problemów. Bardzo często użytkownicy instalują oprogramowanie, które jest niezgodne z licencją, no a chcielibyśmy mieć nad tym kontrolę. Dodatkowo oprogramowanie, które jest instalowane, tak jak wspominaliśmy na początku, może spowolnić pracę komputera oraz może fizycznie wykradać z niego dane.
Dla tego typu problemów adresujemy właśnie item Software Analyzer. Przejdźmy do konsoli. Jak najbardziej. Posiadamy naszą konsolę, całą oczywiście naszego rozwiązania InfoCloud Total Manager. W niej oczywiście znajduje się nasz moduł, o którym wspominaliśmy, czyli Software Analyzer. Możemy oczywiście do niego bardzo szybko się dostać w jednej konsoli oczywiście. Uruchamiamy sobie wówczas analizę zainstalowanych programów. Po zalogowaniu się na specjalny wewnętrzny portal, znajdujący się oczywiście u nas wewnętrznie, bądź jeżeli chcemy, to możemy także go wystawić na zewnątrz. Tak, dostęp do samej konsoli administracyjnej może mieć albo administrator po stronie klienta, lub możemy robić to my. Otrzymujemy, że tak powiem, wgląd w elementy, które się znajdują bezpośrednio w katalogu już znanych aplikacji, bądź aplikacji, które w ogóle mogą być rozpoznawane na komputerach. Możemy oczywiście, mam także część grup wymienioną, która się znajduje u nas w systemie. Grup, czyli znaczy, że możemy też grupować oddzielne komputery, chociażby na regiony czy na działy. No tak, jak najbardziej. Mamy tutaj pełną możliwość, mało tego operatora, czyli administratora, możemy przypisać do zarządzania tylko daną grupą, co jest bardzo wygodne. Bardzo wygodne, prawda? Dobrze, przechodząc oczywiście do Software Analyzer, po kliknięciu sobie przykładowo na listę łącznych zainstalowanych programów, mamy ich 16 akurat na naszej bazie testowej, którą postanowiliśmy dzisiaj Państwu zaprezentować, i otrzymujemy bardzo proste informacje. Nazwę komputera, kiedy ostatni komputer był widziany w sieci poprzez agenta oczywiście ITM-owego, kto jest dostawcą danego oprogramowania, nazwę programu, wersję, w której występuje, ile razy był uruchamiany, czy w ogóle był uruchamiany, co jest bardzo przydatne, ponieważ dzięki temu Tu właśnie warto podkreślić, tak. Nie musimy kupować dodatkowych licencji, bo licencje nie wykorzystywane na niektóre programy możemy przepisać innym użytkownikom, a nie gromadzić ich coraz więcej. Jeżeli nie są wykorzystywane, tak naprawdę jak ktoś nie korzysta z licencji, nie musi jej mieć. Dzięki temu można to bardzo łatwo sprawdzić. Zgadza się. Po kliknięciu na przycisk Details otrzymujemy bardziej szczegółowe informacje, mianowicie z jakiego elementu dany program został wykryty na wybranej stacji roboczej oraz jakich część wpisów rejestru posiada dany program w danej stacji roboczej. Oczywiście mówię część, dlatego że tutaj została wybrana tylko grupa testowa i przedstawienie tylko części tych informacji, gdyż nie możemy przekazywać No właśnie, jeżeli mielibyśmy poświęcać taki czas, jaki się temu należy na opisanie każdego z modułów, to po prostu musielibyśmy poświęcić serię spotkań. Znaczy taki raport możemy wygenerować zarówno w pliku CSV, co jest bardzo proste, co jest bardzo przydatne, jeżeli chcemy sobie później to jakoś przeedytować w Excelu, a także wydrukować do formy PDF-a, i to zarówno wykaz wszystkich zainstalowanych programów, jak i pojedynczego komputera, czy pojedynczego programu, na który się znajduje na danej stacji. Okej, warto powiedzieć, że za pomocą tego modułu możemy nanosić również poprawki oraz aktualizacje, z tym, że co w przypadku... Wrócę do sytuacji, o której mówiliśmy na początku. Mamy rozproszoną infrastrukturę, a jeden tak naprawdę dział IT. Często jest tak, że w oddziałach posiłkujemy się albo pomocą firm trzecich, albo po prostu ktoś z działu IT będzie musiał dojechać, jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy. Co w przypadku, kiedy chcielibyśmy, aby wszystkie nasze komputery, wspominając również właśnie tylko o komputerach, ale i o serwerach, mają być zarządzane z jednej konsoli, mają być zarządzane z jednego miejsca przez dział IT, który znajduje się w centrali. Tutaj z pomocą nam przychodzi ITM Infrastructure, dzięki któremu to możemy nanosić wszelkie poprawki oprogramowania, poprawki także Windowsowe, czy chociażby nawet zdalnie instalować jakieś swoje własne rozwiązania. Możemy także oczywiście zmieniać wszystkie wpisy w rejestrze dzięki temu modułowi, a także jak wspominałeś, jeżeli mamy scentralizowany dział IT w jednym miejscu, żeby nie wysyłać, że tak powiem, grup pomocniczych w teren. Lub nie posiłkować się jakby pomocą firm trzecich. Zgadza się. Możemy zdalnie połączyć się z dowolnym komputerem, wystarczy nam tylko i wyłącznie dostęp do internetu na danej końcówce.
nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych oprogramowań typu TeamViewer czy połączenie VPN. Dokładnie tak, do którego też jest potrzebna licencja. Tak, to swoją drogą, większość osób o tym zapomina. Czy tak jak przed chwilą wspomniałem, VNC i połączenie VPN-owe. Wszystko jest dostępne w jednym miejscu za pośrednictwem samego internetu. Dokładnie tak. Tutaj warto też podkreślić to, o czym wspominałeś na początku. Może przejdźmy do konsoli. Oczywiście. Warto podkreślić to, co mówiliśmy na początku, a mianowicie otwarty język skryptowy. Do czego zmierzam? Jeżeli posiadacie Państwo jakąkolwiek aplikację, która jest napisana bezpośrednio dla Państwa lub wykorzystujecie aplikację, której nie przewidział producent oprogramowania służącego do zarządzania naszą infrastrukturą IT, czy Państwa infrastrukturą IT, w tym momencie dzięki ITM-owi przestaje to być problemem. Nie jesteśmy skazani na to, co na takie rozwiązania, które przewidział nam producent oprogramowania, ponieważ nawet jeżeli jakiejś aplikacji czy jakiegoś działania nie ma przewidzianego w systemie, a jest przez Państwa wymagane lub byłoby po prostu mile widziane, wtedy możecie Państwo po prostu ją nadpisać. Język skryptowy jest otwarty, nasi inżynierowie, no Piotr, najlepszy przykład, piszemy właśnie, czyli modyfikujemy aplikację pod potrzeby funkcjonowania klienta. Tak, no to akurat w tej chwili na konsoli mamy otwarty moduł Infrastructure, na którym jest akurat zdalne zarządzanie poprawkami i też sprawdzanie, czy dane poprawki są naniesione na komputerze. Jak widać, w prostym dashboardzie mamy opis wszystkich patchy, jakie tylko, czyli poprawek, jakie tylko można zainstalować, jakie tylko powinny się znajdować na systemie Windows. Tutaj oczywiście mamy podział na język polski, są obsługiwane także dodatkowe języki jak najbardziej, jednakże na nasze potrzeby wykorzystamy tylko polski. Możemy także nałożyć jakiś filtr bezpośrednio per site dla Windowsa, czy też w tej chwili akurat wybiorę tylko aktualizacje dla aplikacji, które się znajdują w systemie Windows. A mógłbyś, Piotrek, jak już rozmawialiśmy o otwartym języku skryptowym, pokazać Państwu, na jakiej zasadzie on działa, w jaki sposób wygląda to odpisanie? No tak, oczywiście. Wezmę sobie jakąś przykładową, nie wiem, Adobe Reader. Aktualnie mamy w tej chwili otwarty fixlet związany z aktualizacją oprogramowania Adobe Reader, który właściwie się znajduje na większości komputerów klienckich. W przykładzie tej oczywiście to jest wewnętrzny fixlet, więc automatycznie ma swój jakiś opis oraz parę informacji, co zostanie zmienione, do jakich systemów oraz jakimi aktualizacjami ewentualnie Windowsowymi mógłby się w jakikolwiek sposób pogryźć bądź współpracować. Tak jest. Mamy także informacje o rozmiarze pliku i kody CVE. Natomiast dzięki temu, że to jest otwarty język skryptowy, możemy przejść na zakładkę Details, gdzie mamy więcej szczegółów odnośnie danego fixletu, czyli informacje o tym, jakie jest źródło, akurat w tym przypadku jest to oczywiście Adobe, jak ważna jest ta aktualizacja, a także podział na relewanse, czyli na wymagania do systemu operacyjnego, które muszą być ewentualnie spełnione, aby można było tę poprawkę nanieść. W tym przypadku mamy parę relewansów, jest ich 7, a właściwie 10. Troszkę więcej. Tak, w tym przypadku jest ich 10, no a tu zmiany programistyczne dostawcy automatycznie zwiększają nam te wymagania. Oraz podział na akcję, która ma zostać wykonana na danej stacji roboczej. Jest to w tym przypadku pobranie danego pliku, sprawdzenie jego SHA, czy się zgadza z rozmiar pliku oraz jego kod wewnętrzny oraz jakie zmiany mają być ewentualnie wykonane na danej maszynie, aby ta aktualizacja została już w pełni wykonana. Powiedziałeś, Piotrku, teraz jedną też bardzo ważną rzecz. Rozwiązanie cały czas żyje. Nie jest tak, że w momencie, kiedy decydowalibyście się Państwo na rozwiązanie, ono jest dostarczane jako gotowe pudełko. Jeżeli tylko wprowadzają się jakiekolwiek aktualizacje, jakiekolwiek zmiany, producent również aktualizuje aplikację. Tak, jest to aktualizowane na bieżąco, aby tylko wszystkie najnowsze systemy operacyjne, programy w najnowszych wersjach zawsze były obsługiwane. Kończąc już elementy pokazania tego przypadku fixletu, jako dowód możemy pokazać, iż w tym przypadku jest jeden komputer, który ma nieaktualną wersję akurat w tym przypadku Adobe Readera.
system automatycznie sprawdza, które komputery, powiedzmy, nie mają zainstalowanej tej poprawki w przypadku danego fixletu i automatycznie podaje nam listę dostępnych maszyn. Okay. Warto podkreślić jedną z jakby zalet całego rozwiązania, a mianowicie kto tak naprawdę lubi robić poprawki? No, bardzo mało osób zaczyna dzień od aktualizowania, najprostszy przykład, od aktualizowania systemu Windows. Zawsze odkładamy to na później i na później. Przy wykorzystaniu ITM jesteśmy w stanie przewidzieć oddzielne jakby okna, w których będziemy mogli nanosić te poprawki lub wprowadzać zmiany nie wtedy, kiedy administrator będzie chciał nanieść poprawkę, jeżeli powiedzmy ona wymaga restartu systemu, tylko może pojawić nam się pytanie, że administrator chce w danym momencie zrobić poprawkę. Może Piotrek, ty o tym troszkę szerzej, weźmy może Take Action. Tak, oczywiście. Uruchomimy sobie Take Action, dzięki temu mam parę możliwości. No, w tym przypadku nie będziemy się rozwijać, ponieważ jest to chociażby database Microsoftowy odnośnie poprawki jeden z Windowsowych. Po uruchomieniu opcji Take Action dostajemy kolejny raz oczywiście listę programów, które spełniają, komputerów, które spełniają kryteria, żeby ta poprawka została naniesiona. Mamy możliwość wybrania sobie, w jakim interwale czasowym zostanie ta operacja wykonana. Może być coś robione, powiedzmy, raz w miesiącu, prawda? Tak, zgadza się. Ewentualnie możemy wybrać, że w danym okresie czasowym, jeżeli to jest jakiś nowy program, który wprowadzamy do naszej firmy, że w danym okresie czasowym ma on zostać zainstalowany na wszystkich końcówkach i dzięki temu będziemy też wiedzieć, na których końcówkach to programowanie nie zostało zainstalowane. Ponadto oczywiście, jeżeli to jest, tak jak Tomasz wspominał, jeżeli to jest oprogramowanie, które wymaga ponownego uruchomienia komputera, możemy dać użytkownikowi informację o tym, iż dana aktualizacja jest wymagana do Twojego systemu operacyjnego. Masz jeden dzień na to, żeby ją zainstalować. Czy chcesz to zrobić teraz? Jeżeli to jest poprawka wymagająca ponownego uruchomienia, no to większość użytkownicy odpowiedzą, że nie, ale nasze przypomnienie będzie podane. Będzie dalej się pojawiało, tak, pewnie. Tak, przez okres czasu będzie się pojawiało. Natomiast drugim bardzo ważnym i bardzo fajnym elementem tego rozwiązania jest to, jeżeli aktualizacja nie wymaga żadnego ponownego uruchomienia komputera, to może zostać automatycznie wykonana w tle. Jeżeli nie wpływa negatywnie na dany proces, przykładowo PowerPoint, a wykryje, że PowerPoint w tej chwili pracuje, to może być w tym momencie zatrzymana, zaczeka, aż program PowerPoint zostanie zamknięty przez użytkownika, bo przykładowo w tym momencie coś prezentował klientowi i dopiero po tej operacji wykona swoją aktualizację, więc to całkowicie nie wpłynie na jakkolwiek pracę użytkownika, czy prezentację, czy wizytę u klienta. I kolejna bardzo ważna cecha, jeżeli chodzi o samą administrację. Jeżeli chodzi o nakładanie polityk, które robimy za pomocą ITM Infrastructure, tu cały czas przypominam, nie chodzi wyłącznie o polityki związane z bezpieczeństwem naszych, czy funkcjonowaniem systemów na naszych, czy to komputerach stacjonarnych, czy laptopach, ale również na serwerach. Jeżeli nie uda nam się mimo wszystko zapobiec jakimś zdarzeniom, które mogą się pojawić, jesteśmy w stanie przejąć kontrolę nad pulpitem danego użytkownika i po prostu pomóc zdalnie. W związku z tym, jeżeli nawet wykorzystujecie Państwo jakiekolwiek licencje, tutaj z poziomu jednej konsoli, cały czas przypominam, te wszystkie zadania będziecie Państwo w stanie realizować. Dobrze, czyli podsumowując, przy pomocy tych dwóch modułów jesteście Państwo w stanie stwierdzić, jakie aplikacje są zainstalowane na komputerach wszystkich użytkowników w firmie, czy są one wykorzystywane, czy nie, czy nie są to aplikacje szkodliwe, czy nie są to aplikacje spowalniające pracę. Jesteście Państwo w stanie zdalnie je usuwać. Dodatkowo możecie Państwo tworzyć czarne listy aplikacji, których nie wolno instalować na komputerach użytkownikom. A co w przypadku, kiedy chcielibyśmy również mieć pewność, że nasze komputery są bezpieczne pod kątem antywirusowym, pod kątem antyspamowym? Tutaj z pomocą nam przychodzi kolejny z modułów, czyli ITM Core Protection. Jest to moduł odpowiedzialny za
bezpieczeństwo, zabezpieczenie antyrakietowe, z tak. firewallem, antywirusowe, możemy wprowadzać także dzięki niemu jakieś swoje własne reguły bezpieczeństw, czy też nakładać restrykcje związane z przeglądaniem stron internetowych, przykładowo od godziny 8 do godziny 17 wszystkie media społecznościowe, wszystkie strony społecznościowe są automatycznie wyłączone i zablokowane. Tak, za pomocą Call Protection możemy to, takie polityki ustawić. Oraz oczywiście zaoszczędzamy wówczas na licencjach, jeżeli chodzi o antywirusowe, ponieważ to już jest zawarte u nas w rozwiązaniu, więc nie musimy dokupować kolejnego programu antywirusowego, który będzie pilnował tego bezpieczeństwa u nas na urządzeniach, na stacjach klienckich. Tudzież także oczywiście podkreślamy po raz kolejny na serwerach opartych na Windowsa czy Linuxa. Tak naprawdę to zależy, co jest wykorzystywane w firmach. Wszystkie systemy, tak? Zgadza się. Jak to wygląda na konsoli? Już pozwolimy sobie tylko wyłączyć element związany z Take Action. Posiadamy moduł, w tym na konsoli jest to oczywiście nazwane Endpoint Protection. Posiadamy nasz overview, na którym mamy listę urządzeń, na których jest zainstalowany agent Core Protection, który pilnuje bezpieczeństwa naszych urządzeń. No w tym przypadku oczywiście z racji elementu pokazowego, tylko jest to jedno pojedyncze urządzenie. Tak, zgadza się. Mamy listę miejsc, w których ewentualnie dane zabezpieczenia zostały złamane, bądź jakieś wirusy były wykryte i usunięte automatycznie. Spodziewałem oczywiście nie na listę był spyware, a zostało to zdiagnozowane jako wirus. Mam to podzielone per każde rozwiązanie, czyli per wirus, antyspyware, rootkit, firewall, zachowanie ogólne, jest to naprawdę dość przejrzyste i wygodne dla administratora, żeby wiedział, co się dzieje. I nie musi się poza tym logować do kolejnego systemu, który akurat służyłby zabezpieczeniu antywirusowemu, antyspamowemu. Nie, logujemy się raz. Tak, cały czas do jednej i tej samej konsoli i mamy podgląd do, jeżeli chodzi o sam overview, to mam overview wszystkich elementów z jednego scentralizowanego punktu. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych dostępów, ani żadnych dodatkowych instalacji, czy też licencji, czegokolwiek. A czy jesteśmy w stanie tworzyć oddzielne polityki? Czy jesteśmy w stanie tworzyć restrykcje? To, o czym wspominałeś, Piotrek, na początku. Okej, zakładamy sytuację, że mamy część komputerów, które muszą być w specjalny sposób zabezpieczone. Nie mogą z nich wycieknąć żadne dane. W związku z tym chcielibyśmy, aby te komputery miały zablokowane USB, żeby te komputery miały zablokowany CD-ROM. Oczywiście strony, o czym wspominałeś wcześniej, strony internetowe, przez które moglibyśmy przekazywać jakiekolwiek dane również. Oraz chcielibyśmy udostępnić bezpieczne, szyfrowane połączenia. To też jest możliwe. Oczywiście to jest nasz moduł ITM Security and Protection, dzięki któremu możemy narzucać bezpośrednio polityki bezpieczeństwa, czy zabezpieczeń, czy blokad w systemach operacyjnych. Mamy także wgląd w to, na których urządzeniach polityki nie spełniają naszych wymogów. Dzięki czemu, nawet jeżeli chcemy, to z laptopa czy też z komputera stacjonarnego robimy jedno zamknięte środowisko, z czego nic nie może wycieknąć poza elementami, na którymi mamy kontrolę, poza tymi drogami. Co tutaj jest istotne? Istotne jest to, że jeżeli większość firm posiada Active Directory i usługę GPO, niestety w większości przypadków, jeżeli są jakieś zmiany w GPO, no przedstawiciele handlowi zazwyczaj tego nie zaktualizują, ponieważ musieliby się połączyć z VPN-em. Oczywiście to wszystko zależy od polityki firmy, jaka jest, żeby mieć dostęp do poczty. Jednakże w większości przypadków nie jest wymagany VPN ani nic tego typu. U nas nie jest potrzebne ani AD, ani GPO. Wszystko tak naprawdę jest za pośrednictwem internetu, więc jeżeli użytkownik nawet nie zaktualizowało mu się same jakieś zmiany poprzez GPO, tak u nas nie jest istotne, czy się połączy VPN-em, czy znajduje się w sieci firmowej. Dokładnie, trzeba się do AD łączyć, prawda? Zgadza się. To automatycznie i tak zostanie wysłane na to urządzenie oraz wymuszone na tym urządzeniu, co automatycznie poprawi nam bezpieczeństwo naszego systemu. Możemy na konsoli? Tak, oczywiście. Już się przełączamy. Tak samo jak w przypadku SUły trzeba się będzie zalogować. Tak. To
tutaj jest trochę większe bezpieczeństwo z tego prostego względu, że są tutaj dość poufne informacje. Jeżeli chodzi o polityki, o których rozmawialiśmy, które chcielibyśmy Państwu teraz pokazać, jest jedna rzecz, którą warto pokazać i to będzie już na samym początku po zalogowaniu się. Widzicie Państwo, w lewym głównym ekranie jest 37%. To jest ogólny poziom spełnienia przez użytkowników narzuconych norm bezpieczeństwa. To jest ogólny szablon, oczywiście będziemy w stanie zobaczyć, który użytkownik ma jakie normy niespełnione i dlaczego. Zgadza się. Może przejdźmy do pokazu na jakimś bezpośrednio Dokładnie. Komputerze, jak to mniej więcej się prezentuje. Wybierzmy sobie ten komputer. Widzimy, jego status jest, ma 32%, w 32% jest compliance'owy. Tutaj mamy także podział ilości sajtów oraz elementów, na które dany komputer odpowiada negatywnie bądź nie zostały spełnione na danym komputerze, żeby był w 100% compliantowy. Oczywiście po kliknięciu sobie na któryś z tych elementów, tak jak przykładowo non-compliant, czyli nie spełnia tutaj tych warunków, żeby był w pełni zabezpieczony, dostajemy listę elementów, na które dany komputer nie odpowiedział prawidłowo, że to jest zainicjowane bądź wykonane u niego. Dzięki czemu mamy znowuż pełny wgląd, tak jak w przypadku SUA, na listę elementów, które powinny znajdować się na komputerze, bądź które znajdują się już na komputerze i które są spełnione, które nie są spełnione. To także możemy oczywiście wydrukować do formy PDF-a czy też CSV, w zależności w jaki sposób raport byłby dla nas lepszy. Dokładnie tak. Bardzo często na administratorach IT w firmach spoczywa właśnie bardzo, bardzo duża odpowiedzialność, jeżeli chodzi o spełnianie polityk czy norm bezpieczeństwa. Często administratorzy zgłaszają się do nas z pytaniami, ok, w jaki sposób ja mogę pokazać, że dane normy są spełnione. Szef firmy, prezes pyta się mnie, czy nasze środowisko jest bezpieczne. Mogę mu odpowiedzieć tak lub nie. Przy pomocy ITM-a możemy pokazać tak, zobacz. Tak, mamy dzięki temu pełną, że tak powiem, papierową wręcz dowód na to, że dany element bądź dana ilość zabezpieczeń jest spełniona, czy nawet wszystkie są spełnione, co oczywiście bardzo nam ułatwia pilnowanie tych zabezpieczeń w firmie, żeby zawsze było wszystko w porządku i bezpieczne. I oczywiście tak, alerty, jeżeli pojawi się złamanie zabezpieczeń. Zgadza się. Oczywiście także możemy dzięki temu wgrywać już politykę jakiegoś wewnętrznego Wi-Fi, które mamy w firmie, dzięki czemu nie musimy każdemu użytkownikowi podawać hasła, tylko wgrywamy jedną konfigurację profilu Wi-Fi i automatycznie wszystkie komputery, wszystkie laptopy, w zależności co jest wykorzystywane, tę sieć już rozpoznają, nawet jeżeli to jest z ukrytym SID-em i jakimś skomplikowanym hasłem. Teraz tak na prędce przypomniało mi się kolejne z pytań. Możemy zrobić również listę dostępnych Wi-Fi, czyli jeżeli Wi-Fi sieci, czyli jeżeli komputer nie będzie mógł się połączyć do jednej, będzie szukał kolejnej. Zgadza się, jak najbardziej. Jest to cały czas możliwe i dalej zarządzane z poziomu naszej jednej konsoli InfoCloud Total Managera. Dokładnie tak, czyli lista takich pól. Ok, czyli podsumowując, wiemy, jakie jest oprogramowanie. Wiemy, że to oprogramowanie jest lub nie jest legalne. Mówię cały czas o laptopach, o serwerach. Jesteśmy w stanie robić zdalne poprawki, jesteśmy w stanie administrować wszystkimi naszymi systemami z poziomu właśnie ITM-a. Wiemy, że nasze środowisko jest bezpieczne, jesteśmy w stanie to przedstawiać, jesteśmy w stanie prowadzić wybrane polityki dla konkretnych grup komputerów. Ale co w przypadku, kiedy wykorzystujemy tablety, wykorzystujemy smartfony do naszej codziennej pracy, jeżeli często się przemieszczamy, jeżeli jesteśmy po prostu pracownikami mobilnymi, co jest oczywiście coraz bardziej popularnym modelem pracy. Nasze urządzenia mobilne są podłączone do, mają podłączone służbowe dane, mamy podłączoną pocztę, często łączymy się też do dysków. Chcielibyśmy mieć pewność, że te urządzenia raz, są w należyty sposób zabezpieczone, a dwa, możemy nimi zarządzać. Tak, oczywiście na to także mam odpowiedź. Jest to moduł ITM Mobile, który właściwie spełnia wszystkie elementy, o które pytałeś.
Możemy zarządzać naszymi urządzeniami, możemy nakładać również polityki bezpieczeństwa, hasłowe, szyfrowanie wewnętrznych urządzeń, wgrywać konfigurację VPN-a, także sieci Wi-Fi, blokować niektóre funkcje, tworzyć kontenery na danych urządzeniach, wówczas jedno urządzenie jest przełamywane na dwa różne, na element prywatny bądź służbowy. Czyli kontenery to jest odpowiedź na zjawisko biodu coraz bardziej popularne, czyli przynoszenie własnych urządzeń i wykorzystywanie ich na użytek firmowy. Tak, zgadza się. Warto wspomnieć, że taki kontener wówczas jest szyfrowany kluczem AES-owym 256-bitowym, więc złamanie nie do tego przejścia elementu tego zabezpieczenia naprawdę jest ciężkie, bądź nawet nieraz nie graniczy z cudem. Chyba niemożliwe. Dobrze. Okej, no to może, żeby pokażmy na gotowym przykładzie. Mam w tym momencie urządzenie mobilne, mam w tym momencie tablet, który nie jest zabezpieczony żadnym hasłem. Mam podłączone dane, odblokowuję go i on po prostu działa. A mam na nim podłączoną pocztę, VPN. Tak, no, oczywiście wypadałoby takie urządzenie wówczas zablokować, żeby chociażby w przypadku kradzieży bądź zgubienia tego urządzenia osoba trzecia nie miała dostępu do tych danych. Tutaj mam oczywiście, tak jak wspominałem, item mobile. U nas w konsoli jest to zakładka Mobile Device Management, gdzie mamy pełny overview urządzeń, które są podłączone do naszego systemu. Dzięki czemu możemy sprawdzić ich chociażby compliance'owość, czyli czy spełniają normy zabezpieczeń, czy może są jailbreakowane, żeby wgrywać jakieś zewnętrzne aplikacje. W tym przypadku wspominałeś o haśle. Pierwsza rzecz, którą robimy, to potrzebujemy, żeby nasze urządzenie było zahasłowane. Oczywiście. W takim razie posiadamy sobie Apple iOS Settings, iOS Profile Configuration. Za chwilę nam się wyświetli, w tej chwili jest tutaj tylko jeden element na liście. Mamy dostępne, polityka oczywiście w opisie informuje, co takiego możemy robić z takim urządzeniem. Sami te polityki konfigurujemy, prawda? Tak. Do konfiguracji tych polityk, warto tutaj wspomnieć, raz pokazać, jest specjalnie stworzony wizard, dzięki któremu możemy wybrać, co tak naprawdę ma być zrobione na urządzeniu. Jak widać, szereg możliwości jest dość spory. Ale zrobimy sobie passcode na nowy, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób. Posiadamy, jaką chcemy stworzyć nazwę dla polisy, specjalny unikatowy identyfikator, który później będzie także widoczny na urządzeniu mobilnym. W naszym przypadku po prostu zamienimy jedynkę na dwójkę. Przechodząc dalej, wybieramy, jak bardzo złożone ma być dane hasło na urządzeniu. Wybieramy retencję tego hasła, po jakim czasie musi być zmienione. I nie wybieraj, tylko proszę nic złożonego. Nie, wybiorę cię, żebyś miał tylko 4 znaki. Dobrze, to... I możemy oczywiście umożliwić jakieś łatwe ustawienie hasła, czy też trzymać historię. Możliwości jest dość sporo, więc ewentualnie na jakieś pytania związane z tym zapraszamy na czat bądź do kontaktu. Dokładnie tak. Po otworzeniu oczywiście takiego, po skończeniu wizarda otrzymujemy jeszcze raz podsumowanie tego, co będziemy posiadać, co będzie ewentualnie wysłane na urządzenie. Po kliknięciu OK automatycznie tworzy nam się profil. Tutaj akurat musimy chwilę zaczekać, żeby system to przyjął. Dobrze, mamy profil w tej chwili gotowy. Tak naprawdę teraz musimy chwilę jeszcze zaczekać, żeby mógł zeskanować, ponieważ system na bieżąco skanuje każde urządzenie, czy spełnia warunki każdego nowego fixletu bądź tasku. Czyli cokolwiek wprowadzimy, on zobaczy, które z urządzeń odpowiadają, które nie mają czegoś wykonanego. Zgadza się. No, w tej chwili widzimy, że on jeszcze analizuje urządzenia, więc to może parę chwil potrwać. A ja się zapytam w międzyczasie o bardzo ważną rzecz. Mianowicie, żeby urządzenie było w systemie, żebyśmy je widzieli, musimy zainstalować agenta. Co w przypadku, kiedy ja dostanę takie urządzenie i po prostu będę chciał tego agenta usunąć?
Tutaj warto oczywiście w przypadku, jeżeli chcemy już tymi urządzeniami zarządzać w pełni, warto wówczas zabronić użytkownikowi całkowitej jakiejkolwiek deinstalacji aplikacji znajdujących się na urządzeniu. Ponieważ dostaje od nas urządzenie firmowe i nie chcemy, żeby mieszał w konfiguracji, bądź nie chcielibyśmy stracić nad nim kontroli. Dzięki temu wyłączamy deinstalację oraz najlepiej jeszcze instalację jakichkolwiek zewnętrznych aplikacji ze sklepu Play czy tym podobnych elementów. I wówczas użytkownik dostaje tylko to, co my już predefiniowaliśmy. Okej, czyli rozumiem, że wtedy dostając takie urządzenie, nie będę w stanie usunąć agenta. Nie będziesz w stanie usunąć agenta. Jeżeli będzie dodatkowo, jeżeli wyłączymy opcję instalacji aplikacji i będzie niezbędna jakaś kolejna aplikacja, dzięki temu dostajesz od nas recommended apps. Czyli listę tak rekomendowanych aplikacji, które będę mógł zainstalować. Zgadza się. A czy możesz aplikację zdalnie? Tak, mogę także zdalnie zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym. Okej, okay. Czy już polityka się... Widzimy, że polityka już znalazła, iż iPad spełnia warunki. Wybieramy ponownie opcję Take Action. Urządzenie, na które chcemy daną politykę wysłać. I dostajemy oczywiście podsumowanie akcji, która została otworzona. Ze statusem aktualnie jest not reported, gdyż system musi się skomunikować z agentem znajdującym się bezpośrednio na końcówce. Oraz krótki opis rzeczy, które zostaną wykonane na tym urządzeniu. Czyli tak jak wspominałem, relevance oraz action script. Możemy je również modyfikować. Tak, to też możemy modyfikować z racji wcześniej wspomnianego otwartego systemu, otwartego języka skryptowego. Dobra. W tej chwili akcja się wykonuje w ciągu paru chwil. O, w tej chwili możesz sprawdzić, czy przypadkiem nie masz wymagania założenia hasła. Już pokazuję. Odblokuj w drugą stronę. Nie, jeszcze nie. O, masz już konieczność, tak, żeby założyć hasło. Dokładnie tak. To, co Państwo będziecie widzieli, ja w tym momencie już będę, jestem zmuszony do wprowadzenia hasła, które będzie później wymagane na danym urządzeniu. A czy możemy, dodatkowo wprowadzę raz, dwa, trzy, cztery, czy możemy, tak, trzeba potwierdzić. Okej, już się potwierdziło. A czy możemy pokazać Państwu jeszcze, w jaki sposób chociażby usunąć App Store'a? Nie chcemy, żeby użytkownicy instalowali aplikację, ponieważ, tak jak mówimy, to jest nasz tablet służbowy i nie chcemy instalować żadnej aplikacji, która mogłaby być szkodliwa. No, Piotrek, Ty chyba sam najlepiej powiesz, że wiele aplikacji jest tworzonych tak naprawdę tylko po to, żeby pobierać dane znajdujące się na urządzeniu. Tak. W tych aplikacjach wówczas te dane są gromadzone, wysyłane tylko chociażby po to, żeby spersonalizować reklamy wyświetlane w Google, jak później przeglądamy strony internetowe. To jest najprostszy przykład. Dobrze, oczywiście możliwość App Store'a do wyłączenia także jest. Posiadamy już taki wcześniej profil skonfigurowany. I również, tak samo jak w poprzednim przypadku, wybieram opcję Take Action, wysyłam polecenie na urządzenie. Okej, okay. App Store znajduje się w tym miejscu, także jeżeli pojawi się informacja, że akcja została wykonana, dokładnie tak, wtedy po prostu dana aplikacja nam zniknie. W ten sam sposób możemy usuwać aplikację oraz je instalować. Już mamy wykonywanie. Czy? Okej. Widzicie Państwo, w tym momencie już nawet status jest cały czas running, a już samego App Store'a nie widać. Dobrze, czyli rozumiem, że wykorzystując te moduły, o których rozmawialiśmy, jesteśmy w stanie przy pomocy ITM-a, przy pomocy jednego logowania, móc zarządzać całą naszą infrastrukturą IT w firmie. Od sprawdzania, co się znajduje na naszych komputerach, co jest na serwerze, co jest na urządzeniu mobilnym. Możemy nanosić poprawki, możemy instalować aplikacje, możemy działać prewencyjnie, jeżeli widzimy, że jakiś problem może się pojawić na komputerze, zapobiegać temu. Jeżeli mimo wszystko on się pojawi, przejmujemy kontrolę nad pulpitem i administrator, powiem kolokwialnie siedząc w domu, będzie w stanie ten problem rozwiązać. Tak, oczywiście do tego jeszcze dochodzi pełne zabezpieczenie antywirusowe, firewall, anti-rootkit oraz możliwość wgrywania definiowanych przez nas właściwie polityk bezpieczeństwa na urządzeniach oraz restrykcji czy zabezpieczeń. Okej. Na samym końcu wspominaliśmy Państwu jeszcze o jednym z modułów, a mianowicie ITM Green.
ITM Green jest szeroko wprowadzany w celu zaoszczędzenia wydatków na energię elektryczną. Nazwałem go żartobliwie wisienką na torcie, ale jest to bardzo ważny moduł, który potrafi przynieść firmie konkretne oszczędności. Jeżeli wykorzystujecie Państwo w swojej pracy biurowej chociażby komputery stacjonarne i nie jesteśmy pewni, czy te komputery są, powiedzmy, na noc włączone, czy jest to zwykłe uśpienie tego komputera, on cały czas będzie pobierał energię elektryczną. Jeżeli chcecie Państwo wykonywać jakiekolwiek update'y po godzinach pracy, budzimy go i następnie go wyłączamy. Jeżeli chodzi o pracę samych użytkowników, jesteśmy w stanie, powiedzmy, obudzić wszystkie komputery na 10 minut przed przyjściem pracowników, żeby oni przyszli i już pracowali na gotowym, działającym systemie. Możemy prowadzić symulacje, dzięki którym zobaczycie Państwo, w jaki sposób zwykłe przyciemnienie ekranu o 5% jest w stanie przynieść oszczędności na energii. Tak, to wszystko oczywiście się zgadza. Jest to dalej widoczne u nas z poziomu jednej i tej samej konsoli. Tutaj może przejdziemy, pokażemy do konsoli pokrótce, jak to wygląda. W naszej konsoli posiadamy oczywiście moduł System Life Cycle, się nazywa przynajmniej tak w konsoli. oraz jest coś takiego jak Power Management. Power Management sprawdza nam tak naprawdę, podsumowuje aktualne zużycie energii elektrycznej. Ale oczywiście, tak jak wspominałeś, jest możliwość tworzenia już gotowych polityk energetycznych. Gotowych polityk, czy też analizować, jakie mogą być przyszłościowe koszty na zasadzie. Dokładnie tak. Tworzenia ewentualnych statystyk. Czyli jeżeli mamy jakąś propozycję, która tak naprawdę nie będzie bardzo mocno wpływała na pracę użytkowników, jak chociażby, tak jak mówiłem, przyciemnienie ekranu, wtedy możemy zobaczyć, zrobić taką symulację, w jaki sposób w naszym środowisku, ile nam to przyniesie oszczędności. Zgadza się. No tutaj oczywiście na standardowym overview mamy podgląd informacji, w jakich stanach zazwyczaj są nasze urządzenia podłączone, jakiego typu to są urządzenia, ile z tego to są notebooki, ile z tego to są desktopy, ile to są serwery oczywiście. Mhm. Ile czasu tak naprawdę, jeżeli ustawimy interwał albo nadzór nad danym interwałem czasowym, jak często te komputery w jakich stanach znajdują się w danych godzinach. Jeżeli ustawimy, że dane, przykładowo pracuje, nasza firma pracuje od godziny 9 do godziny 17, od poniedziałku do piątku, to ile czasu tak naprawdę ten komputer jest wykorzystywany więcej niż danej ilości procent obciążenia procesora. To oczywiście można później przeanalizować, ile dany użytkownik pracował, a ile czasu ten komputer stał tak bezczynnie, bądź użytkownik pojechał na wizytę do klienta i zostawił sprzęt włączony w biurze. Nakładamy zwyczajnie alert, że jeżeli komputer jest włączony lub jest w stanie uśpienia przez 20 minut, wtedy należy go wyłączyć. Zgadza się. I to robi tak naprawdę za administratora system. Dokładnie. Okej, na zasadzie tworzenia też wybranych symulacji. Dobrze, Piotr. W związku z tym, jeżeli mógłbyś przejść do następnego slajdu, który pokaże Państwu tylko część najpopularniejszych problemów, które bylibyście Państwo w stanie rozwiązać za pomocą ITM. W zależności od tego, który z nich dotyczy Państwa, wystarczy wybrać oddzielny moduł, który za to odpowiada. Także budowa modułowa po prostu jest bardziej elastyczna, jeżeli chodzi o spełnianie potrzeb klienta. To, co teraz mówimy, to jakby jest pokazanie pewnych elementów, pewnych popularnych czynności, które możecie Państwo zrobić za pomocą konsoli, rozwiązanie najbardziej typowych problemów. Jednak jeżeli Państwo widzicie zastosowanie ITM-a u siebie w firmie, no tak naprawdę nie ma innej możliwości, jak tylko sprawdzić, w jaki sposób będzie on działał na naszym środowisku produkcyjnym. W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Państwu proof of concept, a mianowicie udostępnienie agenta, możliwość zainstalowania agenta na 5 wybranych urządzeniach w firmie i sprawdzenia, w jaki sposób on sprawdzi się na Państwa środowisku produkcyjnym.
Jest, agent jest dostępny, czyli możliwość przetestowania jest dostępna przez 14 dni. No i oczywiście, co Piotr potwierdzi, nasi inżynierowie również czekają na to, żeby pomóc Państwu zapoznać się z zarządzaniem konsolą. No rozumiemy, że jest to nowe, trzeba by się nauczyć nowych czynności, no ale od tego jesteśmy. Zgadza się, jak najbardziej zalecamy, a właściwie wielu naszych klientów tuż po skorzystaniu z elementu Proof of Concept zdecydowało się na zakup tego rozwiązania. Zazwyczaj zaczynało się od jednego modułu, a później te moduły się rozrastały. To należy mieć cały czas na uwadze, że jeżeli macie Państwo na chwilę obecną jakąś sytuację, z którą chcecie sobie Państwo poradzić i w której mógłby pomóc ITM, firmy się rozwijają. Warto jest podkreślić, że jeżeli pojawiłyby się jakieś nowe zagadnienia, oczywiście wystarczy dodać oddzielny moduł i dalej z poziomu jednej konsoli będziecie rozwiązywali Państwo coraz to nowe zagadnienia. Zgadza się, jak najbardziej. Także zapraszamy do skorzystania z Proof of Concept. Do kontaktu z nami na stronie, czy to na stronie Infolanu, która teraz wyświetla się na Państwa ekranie, czy to na stronie Total Managera. Dodatkowo chcielibyśmy zaprosić Państwa na dwa wydarzenia, właściwie na, mogę powiedzieć, serię, ponieważ ostatnie jest serią, na wydarzenia, które są organizowane przez naszą firmę. A mianowicie 27 marca będziemy prowadzili konferencję, w której ITM jest jednym z bloków, który będzie poruszany. Natomiast od początku kwietnia startujemy właściwie z warsztatami technicznymi dla naszych klientów, a także osób zainteresowanych, które będą oczywiście związane z InfoCloud Total Managerem. Więcej informacji póki co niestety nie mogę Państwu przekazać, jednakże wszystko na bieżąco będzie aktualizowane na naszej stronie, także zachęcamy do odwiedzenia zarówno strony infolan.pl, jak i totalmanager.pl. Po naszej oczywiście seminarium, jeżeli Państwo mieli jakieś dodatkowe pytania, czy jakieś zagadnienia, które by chcieli Państwo z nami skonsultować, to oczywiście wyświetlamy teraz jeszcze kontakt bezpośrednio do osób zarządzających bądź zajmujących się na co dzień rozwiązaniem InfoCloud Total Manager. Jest to adres mailowy itm@infolan.pl oraz adres naszej strony internetowej www.totalmanager.pl. Na stronie Total Manager znajduje się również formularz do Proof of Concept. Wystarczy wypełnić, podać imię, nazwisko, jakiś kontakt do siebie oraz moduł, którym bylibyście Państwo ewentualnie zainteresowani. My oczywiście skontaktujemy się wtedy z Państwem w celu przekazania dostępu do wersji testowej. Zgadza się. Dobrze. Jeżeli będziecie mieli Państwo dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu z nami. Dziękuję Państwu za uwagę i za poświęcony nam dziś czas. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.